sprzęt. Tak, jedziemy. Budować wana. Budować wana. Chodź, grzej się. Siema. W dzisiejszym vlogu będziemy w innej trochę scenerii, więc postanowiliśmy nagrać wam wideo z vana, a nie u nas z mieszkania albo z kawiarni, więc wreszcie będzie w lokalizacji docelowej. Tak. No i jaki jest temat dzisiejszego vloga? Jak zbudować vana i nie zwariować. Dokładnie. Dokładnie, więc pomyśleliśmy sobie, że tak bazując na naszym doświadczeniu, opowiemy wam w skrócie o 5 punktach, które myślimy, że są takimi bazowymi punktami na to, żeby w tej całej, w tym całym zamieszaniu vanowym i konwersji vana nie zwariować do reszty i nie stracić nadziei. Tak. Bo więc... jednak jest to duży projekt i wymaga i czasu, i nakładu pracy, i pieniędzy, i wszystkiego ogólnie. Dokładnie. Więc tak. Pomyśleliśmy, że tak w skrócie, w 5 punktach opowiemy wam. Więc punkt numer 1 to? To zaplanować wszystko. Dokładnie zaplanować, dokładnie sobie pomierzyć vana, dokładnie sobie obliczyć długość kabli, długość wszystkiego, co trzeba użyć i pomierzyć, to sobie pomierzyć, żeby później nie było niespodzianek, że zamówiłem lodówkę, ale ona mi nie pasuje i nie ma gdzie jej wsadzić. U nas nie było takiej sytuacji akurat, ale... No. Ale może się zdarzyć, że coś pójdzie nie tak. Musimy przyznać, że naprawdę to, że Grześ tutaj dużo nakładu pracy w to włożył w kalkulacje i jakby to zaplanowanie całego vana, rozpisanie sobie co gdzie będzie stało, więc tutaj duży kredyt dla Grzesia, że to zrobił, bo naprawdę zajęło to tylko około pół roku. Żeby to wszystko rozpisać, no myślę, że to nie zajęło aż pół roku, ale to no, tak ale w międzyczasie z zamawianiem wszystkiego tak. I już w trakcie budowy, że tak powiem, cały czas jakoś były modyfikacje. No. Ale przynajmniej plan jakiś tam był, tak. Kierunek, w którym zmierzamy. Więc to na pewno było to. I pod ten punkt chyba również podpięlibyśmy to, że czerpanie ze źródeł internetowych. Tak, czyli no, punkt numer 2, czyli ktoś do pomocy. Tak. Ktoś do pomocy, czyli czerpać z wiedzy innych, uczyć się na błędach innych. Na YouTubie jest mnóstwo tutoriali i tak dalej, jak to zrobić, jak to zbudować, jak ludzie inni to zaplanowali, różne też konfiguracje budowy vana. O, pewnie. Jak to lubi, jak to woli, w zależności od wygody, od budżetu. YouTube, można wszystko znaleźć. Ale też Instagram, też po prostu na internecie jakieś blogi mogą być, więc duże źródło inspiracji to jest na pewno. No i też mieć kogoś do pomocy fizycznie, fizycznie w sensie tak. Przytrzymać jakąś tam, gdzieś tam, coś tam, płytę, zwłaszcza jak się sufit montuje albo takie dokładnie. Rzeczy, prysznic tam skręca. Okna trzymać. Okna, no. Dużo jest takich elementów, tak, które tak. Pomocna ręka przyda się. Absolutnie. I to niekoniecznie musi być ta osoba, z którą... No bo może być tak, że zamierzacie sami podróżować, sami mieć vana. Więc to jest absolutnie też do zrobienia, ale jednak ta pomocna dłoń, nie wiem, kogoś znajomego, bądź kogoś z rodziny. Sąsiada. Albo sąsiada. Naprawdę u nas to było bardzo pomocne, że mieliśmy siebie nawzajem, więc polecamy. Nawet jeżeli nie na pełen etat. Punkt numer 3. Tak. Narzędzia. Tak. Dobrej jakości narzędzia to też podstawa przybudowywana. Absolutnie. No my zakupiliśmy wszystko na baterie, co też ułatwiało nam jakby zadanie. Tylko trzeba było pamiętać, żeby to naładować dzień wcześniej i wszystko grało. Tak. I chyba
A to zrobimy osobny odcinek tak, o tym, czego tak. użyliśmy tak naprawdę. Tak, jakie są narzędzia. Co by nam tak naprawdę pomogło. Jeśli no. ekstra byśmy mieli mieć budżet no limit, to byśmy pewnie kupili więcej narzędzi, żeby sobie ułatwić życie, ale... Ale tak, taki bazowy tak, komplet tak. będzie też tak. Osobny odcinek na YouTubie na temat mm-hmm. tego. Tak. Tak. Numer 4. To bardzo ważny punkt. Element budowy tak. vana. A jest to mianowicie przerwa. Tak. I pauza. To przerwa nie tylko, że się robi po 12 godzin dziennie i w międzyczasie między się bierze 5 minut przerwy, tylko ogólnie tak parę dni przerwy sobie zrobić z całego projektu, tak, żeby no. się nie zagonić w tym wszystkim, żeby nie zwariować generalnie. Dokładnie. Bo można też się zakręcić i po prostu nie spać z tego powodu, tak jak ja niekiedy robiłem. Tak. Bo miałem jeszcze wizję tego, jak ten prysznic zrobić tu, a jak to zrobić tak. No, więc żeby się nie zagonić, warto zrobić sobie przerwę. Tak. tak. I czasoumilacze, typu wziąć sobie jakieś dobre jedzonko do vana, pogadać sobie z kimś. Tak. Przedyskutować. Wiem, przedyskutować coś. Pogadać też o innych rzeczach, nie tylko o vanie i o van life'ie. Tak, i, tak. No. I numer 5. Punkt numer 5. Tak. Nie przejmować się. Tak, to jest... To jest bardzo ważne. Bardzo, bardzo ważne i... Że jak coś krzywo wyjdzie... Tak, to się nie przejmować. Adresujemy to też krzywy. Do ludzi, którzy są, że tak powiem, amatorami, bo... Bo my jesteśmy amatorami tak. i nigdy wcześniej nie robiliśmy tego typu projektu. Nigdy wcześniej nie zbudowaliśmy żadnej szafki, nie zbudowaliśmy prysznica, nie zbudowaliśmy no. łóżka, ramy pod łóżko, ścian, czegokolwiek. Więc jest to inny scenariusz niż jeżeli jest się, nie wiem, profesjonalistą, ma się warsztat, ma się, nie wiem, znajomego, który jest też profesjonalistą i może wam pomóc. Ale tak ogólnie to polecamy wam nie przejmować się i wiedzcie, że jest nas wielu, którzy też robią vana i po prostu i krzywo wychodzi i trzeba to docinać i tak dalej. Ale zobaczcie, będziecie zaskoczeni, jak i tak czy siak wam to dobrze wszystko wyjdzie koniec końców. Koniec końców to tylko wy będziecie w tym vanie jeździć. Tak, i tylko wy będziecie widzieć te... I wy będziecie widzieć tam, gdzie jest krzywo. Dokładnie. A tam, gdzie jest prosto, to... No, to będzie prosto. To będzie prosto i też będzie fajnie, tak. I w sumie do tego punktu też myśleliśmy, żeby podpiąć to, że jeżeli myślicie o czasie, na jaki spędzicie na różnych elementach w swoim vanie... Tak, razy dwa albo razy trzy. Tak. Ja jestem tą bardziej racjonalną stroną tego związku, ja więc... zawsze mówię, że pół godziny to zajmie. Tak. Aga od razu z góry wie, lepiej weźmy coś na przekąskę, bo to tak. zajmie pół dnia. Dokładnie. I koniec końców kończy się, że zajmuje to te pół dnia. Tak. Ale no. warto mieć z zapasem do tego podchodzić, więc... No chyba, że macie jakiś tam super deadline i musicie za miesiąc wyjechać albo cokolwiek, no to jest inny plan, ale my mówimy o takich osobach, które no, mają trochę zapasu z tym czasem i nie mają za dużego doświadczenia w tym, więc to generalnie planowany czas, raz, dwa bądź trzy. Tak. To wszystko. To po wszystko. To było takie pięć punktów, o których myśleliśmy. Z własnego doświadczenia. Tak, podzielić się z wami. Oczywiście można by tu jeszcze więcej... nagromadzić, ale to są generalnie naszym zdaniem tak. najważniejsze rzeczy, o których warto pamiętać. Dokładnie. Dziękujemy. Dzięki. Pozdrawiam. Ciema, pa. Dobra, jestem. Więc generalnie po nie wiem ilu dniach, po chyba dwóch dniach? Co to dnia? Walczenia z szafkami w kuchni. Tydzień. Po tygodniu walczenia z szafkami w kuchni udało nam się dorobić fronty do nich, więc jest super sukces. I jak jest sukces, to trzeba... Oby tak dalej.